W Polsce został wprowadzony stan epidemii, ale co to oznacza w praktyce, tak? Dzisiaj przedstawię Wam to w kilku tak naprawdę najważniejszych punktach, można powiedzieć takich siedmiu, ośmiu punktach, co oznacza stan epidemii dla każdego z nas. Poza tymi kwestiami wizualnymi, które wszyscy praktycznie widzimy, że mniej ludzi jest na ulicach, że na przykład mniej ludzi jest w komunikacji, musi być o połowę mniej ludzi w komunikacji. No właśnie, ale co będzie się działo praktycznie? Czy odbędą się wybory prezydenckie? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na no, samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, Staw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Nie ukrywam się, że, nie ukrywam, że po prostu podczas tego tworzenia filmu no, inspirowałem się informacjami, które zostały przedstawione na pressonline.pl. Zresztą zostawiam wam linka do tego artykułu. Ten artykuł brzmi w ten sposób: Premier ogłasza stan epidemii w Polsce, i tutaj jest właśnie wyliczone dokładnie, co praktycznie będzie się działo w państwie polskim, co już się dzieje w państwie polskim. No więc tak, co, co to oznacza dla obywateli? Będę cytował za tym artykułem. Artykułem, ale też dodam to tutaj Was od siebie, tak? Komentarz. Kary za złamanie kwarantanny zostaną zwiększone z 5 tysięcy zł do 30 tysięcy zł. Jest to odpowiedź na łamanie kwarantanny przez osoby nieobjęte. Szkoły, uczelnie, przedszkola i żłobki nie będą działać do 14 kwietnia 2020 roku. Wcześniejsze ograniczenia działania placówek oświatowych miały trwać do 25 marca. Wiemy o tym, że praktycznie te placówki zostały zamknięte, ten okres zamknięcia został wydłużony. No i bardzo dobrze. Wojsko będzie wspierać działania policji w kwestii zachowania porządku oraz kontrolowania osób objętych kwarantanną. Projekt specustawy trafił do Ministerstwa z Rozwoju. Projekt zakłada teoretyczną ochronę w pięciu obszarach. Obrona przed utratą miejsca pracy, miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycje publiczne. Jeśli chodzi o tą specustawę, to wiemy, że ona została przyjęta, tak, ten artykuł powstał wcześniej, zanim ta ustawa została, została zatwierdzona, została ostatecznie zatwierdzona. E, praktycznie w piątek, kiedy nagrywam, jest sobota, a e, Sejm ją przyjął w piątek, a mam ją Senat zatwierdzić we wtorek, tak? czyli jeszcze kilka dni. Kolejny fragment tego artykułu brzmi w ten sposób: w dalszym ciągu obowiązuje zakaz zgromadzeń. Uruchomiona zostanie aplikacja na smartfony, umająca ułatwić przebywanie w kwarantannie. Wybory prezydenckie nie zostaną przełożone, nie zostaną przełożone. i kościoły nie zostaną zamknięte, ale wiemy o tym, że jest praktycznie ograniczenie, jeśli chodzi o kościoły katolickie. Tak, tutaj do, do praktycznie pięciu osób. Do pięciu osób. Tak samo ograniczenia są, jeśli chodzi o komunikację miejską, tak, o połowę praktycznie pasażerów. Połowa pasażerów może być w autobusie czy też w trawaju. Bardzo często można się spotkać z tym, że na autobusach, na drzwiach są kartki wydrukowane, że w tym autobusie może przebywać 19 pasażerów, albo w tym trawaju może przebywać tam, nie wiem, 15 pasażerów, tak? Więc takie informacje zostały przedstawione. Zresztą, tak jest takie zalecenie, żeby siadać jakby w tramwaju czy w autobusie w odstępstwie jednego, praktycznie, siedzenia. Tak, w odstępstwie jednego siedzenia. No, i też mało mniej ludzi już teraz podróżuje. Tak? Tylko najgorsze jest to, że, tak, że obowiązuje w wielu miastach w Polsce, jakby ten rozkład jazdy weekendowy, sobotni czy niedziela. Akurat powinien obowiązywać ten rozkład jazdy w dni robocze, tak, żeby po prostu. Po prostu było dużo tych autobusów, dużo trawajów, żeby nie doprowadzić do natłoczenia się ludzi, żeby ten wirus się nie rozprzestrzenił. No więc tak sytuacja wygląda. Moim zdaniem nie ma co liczyć na to, że szkoła po prostu zostanie przywrócona. Wydaje mi się, że to już jest koniec roku szkolnego. Oczywiście Ministerstwo Szkolnictwa pewnego, pewnie tego nie powie, tak, bo zaraz młodzi ludzie by się cieszyli, już by planowali, wyjechali na wakacje, i tak dalej. Natomiast moim zdaniem, no nie ma co się łudzić, tak. Teraz zostanie to wszystko przedłużone do Wielkanocy. Być może część po prostu tych obostrzeżeń dotyczących gospodarki, część firmy ruszy po świętach, no bo to jest jakby niezbędne do, do, dla gospodarki, natomiast wydaje mi się, że szkoły znowu Znowu to zostanie pewnie dla szkół przedłużone znowu o dwa tygodnie, potem o miesiąc i ostatecznie ten rok szkolny zostanie zakończony, tak. Natomiast na, jak, na jakich to zasadach będzie, czy wszyscy uzyskają promocję, przejdą następnej klasy, to już nie wiem, tak to, już, to, to, to po prostu jest jakby inna sprawa. Natomiast niewątpliwie tak wygląda cała ta sytuacja, jeśli chodzi o tego właśnie koronawirusa, to co dzieje się praktycznie w Polsce, nieprawdopodobna sytuacja. Też nie można tutaj się zgromadzić, zgroma tak? Jeśli chodzi o ludzi, maksymalnie tam dwie osoby mogą być na ulicy, czy tam kilka osób, ale jeżeli to z rodzina, tak, no bo przecież może być małżeństwo, które ma dwójka, bo trójka dzieci, Natomiast ogólnie jest zakaz tak gromadzenia się. No to jest oczywiście wszystko dla naszego bezpieczeństwa, tak wiemy co się dzieje. We Włoszech po prostu no, są jeszcze większe restrykcje, tak? Ja sam zauważyłem, że nawet policja jeździ, samochody policyjne jeżdżą, głośniki są na samochodach policyjnych um i komunikaty są, także prosimy o pozostanie w domach i tak dalej, informujące o koronawirusie. Może to się wydawać śmieszne, bo dzisiaj każdy może mieć po prostu dostęp, czy każdy z nas ma dostęp do mediów, tak, do internetu, radio, telewizji. Ale z drugiej strony, no nie niektórzy są tacy ludzie, którzy po prostu e, tak nie mają internetu, nie mają telewizji, e, no i te, te informacje mogą do nich dotrzeć. No wiadomo, że raczej chyba większość z nas wie, że to się dzieje. No ale no, czasami jest to po prostu przerażające, tak, to co się praktycznie dzieje. Tak, to co się dzieje. Troszeczkę niektórzy mówią, że to wygląda jak sytuacja, jak podczas wojny, tak. No, oczywiście nie pamiętają tego. Ja też nie pamiętam, jakby czasu wojny, ale jakby od, od, od z starszych roczników także e, takie nawoływania przez megafony, tak, jak po prostu wojna się zaczyna, to też podobne były nawoływania, tak. Więc tak sytuacja wygląda, jeśli chodzi o Polskę. Nieprawdopodobna sytuacja. E, Największe obawy, jeśli chodzi o Polaków, no to są bawy takie, czy na przykład Polacy dostaną maseczki, rękawiczki jednorazowe, tak, te po prostu w aptece, to jest jakby jeden, jedna kwestia. Druga kwestia to jest taka, czy po, polska służba, jeśli chodzi o system, daradę, po prostu przyjąć tak dużą liczbę ludzi, którzy będą chorzy na koronawirusa. Właśnie sprowadzenie tych wszystkich środków ostrożności ma doprowadzić do tego, żebyśmy uniknęli tego stanu włoskiego, żeby nie było tyle przypadków osób zakażonych, jeśli chodzi o koronawirusa, tak, no to są po prostu drastyczne, dramatyczne rzeczy się dzieją. No moim zdaniem rząd PiSu powinien wcześniej po prostu podjąć te decyzje, tak, za późno podjąć te decyzje. Rząd PiSu cały czas czekał, pamiętam jak minister zdrowia mówił, czekamy na pierwszego pacjenta, pacjenta zerowego. Trzeba było już wtedy praktycznie zamykać szkoły, zamykać granice, mimo tego, że byłoby to decyzja kontrowersyjna, po prostu, żeby uniknąć, tak, no bo teraz wiemy, wiemy ile tych przypadków jest coraz więcej. We Włoszech czy w Hiszpanii tych przypadków było jeszcze zdecydowanie więcej, bo tam pogrążyły się, jakby sytuacje pogrążyły mecze piłki nożnej i we w Włoszech i w Hiszpanii były mecze na których po prostu pojawiły się osoby które mają koronawirusa i odnotowano praktycznie po tych meczach w przeciągu dwóch tygodni bardzo dużo ludzi zgłosiło się praktycznie do szpitali tak czyli duża liczba zachorowań była praktycznie po tych meczach które powinny być wcześniej przerwane tak wcześniej było powinny być przegrane, przerwane Także tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o stan epidemii w Polsce. Ostatnio bo też że stan epidemii został wprowadzony w latach 60. już nie pamiętam dokładnie, tam przedstawiałem epidemię po prostu, która miała miejsce we Wrocławiu. Tak, epidemia po prostu odry to była, tak, Którą, która, która tam no ale bardzo szybko z nią sobie poradzono, tylko kilka miesięcy chyba trwała, czy miesiące, bo tam od lipca do września, czy od lipca do października przedstawiałem tą historię na moim kanale możecie sobie zobaczyć. No i teraz, praktycznie po kilkudziesięciu latach, tak, znowu jest prowadzone ten stan epidemii. Najgorsze jest to, że placówki medyczne działają po prostu kiepsko, to znaczy szpitale oczywiście działają, funkcjonują, tak, natomiast na przykład te badania podstawowe, takie jak USG, problem jest z dostępnością do tutaj właśnie ginekologów, do kardiologów, do stomatologów, tak, to jest duży problem, jak ktoś się leczy na serce, żeby lekarstwo uzyskać i tak dalej. Do lekarza rodzinnego często przychodnie są pozamykane, propozycje, żeby po prostu od, tak teleporady były i tak dalej, no ale nie zawsze to można zrobić, Robić tak po biedy, jeżeli to jest rzecz taka jak przeziębienie, to wiadomo, że po prostu zostać w domu, sprawdzać to, kontrolować, natomiast co innego, po prostu jak ktoś ma jakąś dolegliwość. No, i potrzebuje się skontaktować z lekarzem, tak? Na przykład, USG, badania, ktoś się źle czuje, czy po prostu ma jakieś podejrzenia. No, nie może tutaj wykonać tych badania USG, bo wszystko jest paraliżowane. Także miejmy nadzieję, że, że to minie ten stan epidemii. Znaczy, to jest dla naszego dobra, no, musimy to przyjąć, tak? No, jest to niewygodne. Cały czas jest przecież te, to hasło, zostanie w domu, zostanie w domu mówione praktycznie przez wszystkich polityków, celebrytów. No, ale rzeczywiście, tak? To może wpłynąć na to, że mniej ludzi się zarazi, tak? Bo co z tego, że będziemy kupować nawet, będziemy świetnie przygotowani, będziemy mieć tysiące respiratorów, sprzętu, lekarzy i tak dalej, skoro jeżeli ludzie będą się spotykać, tak ten wirus będzie się rozprzestrzeniony. To jest prosta sprawa, prosta droga. To wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij jeszcze w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No i warto dodać też do tych punktów, że oczywiście granice są pozamykane, tak? Jeśli chodzi o obcokrajowców, którzy przyjeżdżają do Polski, wyjątki są w przypadku, kiedy obcokrajowiec jest jakimś członkiem rodziny, tak mam żonę Polkę i tak dalej, czy mężczyzna ma żonę po prostu, która jest za zagranicy, tak, i przyjeżdża, jest cudzoziemką i to wtedy rzeczywiście może przyjechać do Polski. Natomiast Natomiast jeżeli ktoś by chciał odwiedzić Polskę, no to nie ma takiej możliwości. Granice są pozamykane, są kontrole na granicach, to o tym wiemy. Tak samo po prostu te granice mają, wprowadzają inne państwa, tak? Te kontrole na granicach i tak samo tej przestrzeń powietrzna jest pozamykana. Do, do Polski głównie samoloty przylotują albo z, z, z jakby z po prostu opatrunkami, z maseczkami, z rękawiczkami, ze sprzętem medycznym, o tym powiem w ten sposób, albo też samoloty lotu, które po prostu przywożą Polaków będących za granicą, tak? te lo, loty a tak to, to raczej po prostu samoloty nie wratują z Polski. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam. Zostawcie suba, trzymajcie się. Cześć.